Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Barbara Dziuk, posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Witam Pana, witam Państwa. Pani poseł, słoneczny dzień. Tak, jak najdłużej. Czy Pani nadal wierzy w premiera Morawieckiego? Zawsze wierzyłam, bo jest to człowiek kompetentny, z wielkim doświadczeniem, a przede wszystkim z wielkim potencjałem, mającym naprawdę wielu fachowców wokół siebie. A ile warte jest poparcie premiera w czymś tak prozaicznym jak wybory prezydentów w naszych skromnych, śląskich, zagłębiowskich, usmolonych miasteczkach? Ja myślę, że nasze miasteczka są piękne, Śląsk jest kolorowy, a premier przyjeżdżając tu na Śląsk składa ofertę, zresztą program przygotowany dla naszego regionu jest bardzo dobry. Już się część dobrych rzeczy zadziało i będzie się działo. I ja się cieszę, że premier wspiera kandydatów, którzy teraz, no, jedni przeszli, drudzy nie przeszli. No właśnie, no podsumujmy, przed drugą turą premier był na przykład w Dąbrowie Górniczej i Rudzie Śląskiej. Tam zachęcał do głosowania na waszych kandydatów na prezydentów. No i kilka dni później kandydaci PiS na prezydentów Dąbrowy i Rudy Śląskiej kończą swoją wielką wyborczą przygodę z wynikami. Z bardzo dobrym wynikiem. Na poziomie 30%. No, no drugie miejsce, gratulacje. Ja myślę, nie, to tak nie można mówić, ponieważ to jest bardzo dobry wynik, gdzie wiemy, mówi się Czerwone Zagłębie, prawda, te miasta, gdzie kandydaci niezależni, bo przecież w ogóle taka tendencja jest w samorządach, że wygrywają kandydaci niepartyjni. I tu trzy Platforma zaklina rzeczywistość, takie są fakty. Ja się cieszę, bo naród tak zdecydował i myślę, że to są dobre wybory, czas zweryfikuje, a najważniejsze to, co ja jako polityk uważam, żeby była współpraca właśnie samorządu z rządem, bo są wielkie możliwości i są finansowania. I premier ten program, który przygotował dla Śląska, będzie realizować. A to tylko zależy od roztropności samorządowców. No to prawda. A natomiast jak to możliwe, że PiS, partia, która dziś ma wszystko praktycznie i może wszystko w wyborach w miastach, ponosi klęskę, można powiedzieć. Nie, to wie pan, tu absolutnie bym się z tym stwierdzeniem Kraków, zgodziła. Kraków, Gdańsk, wspominaliśmy w Polsce niedawno, Warszawę. Trzeba uszanować decyzje Polaków i nie można Polakom nic narzucać. I ani pan premier, ani żaden polityk z Prawa i Sprawiedliwości nigdy nie będzie narzucać, nie narzucał i myślę, że nie narzuca woli. Od tego są wybory, tak wyborcy zdecydowali. A muszę powiedzieć, że w obecnych wyborach samorządowych była największa frekwencja od lat i tutaj od AWS-u żeśmy podbili sukces właśnie przez oddane głosy. Prawie ponad 2 miliony przybyło wyborców Prawa i Sprawiedliwości, a niestety pomimo zjednoczenia tutaj Nowoczesnej, Platformy, ta ilość głosów została na tym samym poziomie, nic nie przybyło. W związku z powyższym praca, którą wykonujemy właśnie z ramienia rządu w samorządzie, przynosi efekty. Czyli sukces po prostu. Jest sukces, natomiast tu zależy, tak jak powiedziałam, od współpracy samorządowców z rządem, żeby jeszcze były lepsze rozwiązania w terenie, bo ale przecież tych samorządowców mogliście mieć swoich, pani poseł, no to wydawało się, że tutaj partia zdobędzie kolejne przyczółki, a to nic, w województwie śląskim ani jednego prezydenta. Wie pan co, ja zawsze sobie szanuję doły, bo bez wsparcia mieszkańców, bez jakby inicjatyw oddolnych nie dzieje się nic. A w związku z powyższym, że tak zdecydowali nasi mieszkańcy ze Śląska, że tacy mają być prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, szanujemy to jak najbardziej. No nie wszyscy, jak czytam panią poseł Krystynę Pawłowicz, to się zastanawiam, jak wie niewiele pan, tego ale, szacunku jest do tych wyborów. Ale ja powiem tak, nie będę się wypowiadać na temat innych polityków. Ja mogę się wypowiadać do słów, które ja i do stanowiska, które ja reprezentuję. Może to panią powinni zaprosić do Dąbrowy, do Rudy Śląskiej, żeby pani wsparła kandydatów PiS, może byłoby inaczej. Ja myślę, że tam koledzy sobie doskonale radzą.
Ja z wyborów samorządowych powiem szczerze, że jestem bardzo zadowolona. A konkretnie z czego na przykład? Na przykład wójt w Krupskim Młynie, gdzie wiemy, że to tam zawsze elektorat SLD był bardzo silny. Przełamałam, przekonałam wyborców. No to tym bardziej mówię, no, zapraszać posłankę Dziuk do Dąbrowy, do Rudy Śląskiej, do Bytomia. Ja myślę, że tak jak koledzy mówią, że czasami powinnam się sklonować, bo to jest rzeczą niemożliwą, żebym była we wszystkich miejscach na Śląsku. Natomiast zawsze uważam, że każdy poseł ma dużo do zaoferowania i moi koledzy naprawdę wiele pracy w to włożyli i też przełamali pewien stereotyp. Panie poseł, na moment przerywam. Barbara Dziuk, posłanka Prawa i Sprawiedliwości jest z nami. Za sekundę dogrywka w sieci. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Radio Piekary.